Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku o ubraniach. Będziemy dzisiaj gadać o ciuchach z dwóch polskich marek. Pierwsza nazywa się Hommes, a druga Belle. I mam dużo do powiedzenia, ale bardzo mało ciuchów. Mam nadzieję, że to będzie dla Was w jakiś sposób ciekawe, przydatne, że Wam pokażę właśnie jakieś może dwie kolejne firmy. Patrzę po komentarzach, że naprawdę sporo osób odkrywa nowe polskie marki, o których nigdy nie słyszało, więc cieszę się, że na coś się te odcinki przydają, bo ja powiem szczerze, no trochę się muszę namęczyć, nie? Żeby je nagrać jakoś tak sensownie. Poza tym to strasznie długo trwa, bo ja zanim przyjdę Wam opowiedzieć o tych rzeczach, to muszę mieć pewność, że tak, jak ja to coś wypiorę 50 razy, to że się nie rozwali, że się szwy nie porozciągają, że się nie porozrywa i tak dalej. Więc to naprawdę trwa miesiącami i te ubrania też już mam od bardzo, bardzo dawna. Ale dzisiaj w końcu, nareszcie jestem gotowa, przyszłam Wam o nich opowiedzieć. Zaczniemy od tego Hommes. Ja mam od nich tylko dwie rzeczy, bo jakoś tak nic więcej nie potrzebowałam. Więc już nic więcej nie kupiłam. Jedną mają teraz w tej letniej kolekcji, taką piękną pomarańczową sukienkę. Strasznie na nią choruję, ale stwierdziłam, że mam dużo sukienek, nie potrzebowałam więcej sukienek, więc powstrzymałam się i nie kupiłam jej. Za to w tamtym roku kupiłam od nich body, takie szare body, które ma, wygląda z przodu jak taka po prostu bardzo delikatna dziewczęca koszulka. Nie ma żadnych aplikacji, żadnych wzorków, żadnych jakichś tam rzeczy na wierzchu. To jest po prostu mega gładkie, delikatne body. Jest bardzo fajnie wycięte, dlatego że jest troszeczkę bardziej wycięte z boków, także jak ktoś ma większy biust, to ono będzie dawało ten taki side boob, także troszkę z boku widać pierś. Mi się na maksa to podoba, jeżeli oczywiście ktoś nosi bez stanika. Jak nosicie biustonosz, to myślę, że z tym body będzie trochę ciężko, bo ono jest, tak jak mówię, w taki sposób powycinane, że ta bielizna spod spodu będzie widoczna. Chyba że nosicie taki, że on ma być widoczny, no to wtedy problem z głowy, nie? Dla mnie to jest niezwykle miękki materiał, to jest tak delikatny. Nie wiem, czy mam jakieś body, które jest aż tak delikatne jak to. Ono na początku to ja w ogóle myślałam, że to założę i ono się będzie jak siatka będzie wyglądało, że się tak porozciąga, że nie będzie w ogóle nic zakrywało, ale nie, ono trzyma fason cały czas. Mam sporo odcinków w tym body nagranych, na pewno widzieliście wcześniej. Ja zawsze, jak pamiętam, to robię zdjęcia metek i później staramy się spisywać rzeczy w odcinkach, to co jestem ubrana, także jak Was interesuje jakiś makijaż, ubrania, biżuteria, takie rzeczy, to jeśli jestem w stanie spisać, to spisujemy to na dole w opisie. Jeżeli czegoś nie ma, to znaczy, że ja albo nie pamiętam, co to było, albo nie wiem, co to było, albo to był jakiś prezent i nie miało żadnych metek, więc taka sytuacja. Wracając do tego body. Niezwykle delikatne, nigdy nie miałam żadnych otarć, żadnych jakichś, nie wiem, że skóra jest podrażniona. Ono się nie porozciągało absolutnie. Z tyłu na pośladkach jest tak pięknie wykończone, że bez względu na to, czy się przesuwa, czy się nie przesuwa ten szew, to nigdy go nie widać przez ubranie. Nawet jak mam, no nie wiem, te spódnice z Riska, które tak idealnie dolegają, te wszystkie Prima Balleriny, tam one się chyba Prima po prostu nazywają. W każdym razie mam dużo tych spódnic i one u mnie na pośladkach i na biodrach idealnie dolegają, no to tam nie można wskazać, gdzie to body się kończy. Bardzo, bardzo je lubię. Ma też świetne zapięcie, które mi się nie rozpina, bo miałam kilka takich, że na przykład, nie wiem, kucnęłam, żeby podnieść coś ciężkiego i nagle było takie ping! I tak, body rozpięte, więc tu nie było tego problemu. Bardzo, bardzo je lubię. Jest to jedno z moich ulubionych ubrań i jak tylko mam okazję, to nakładam właśnie to body. Też ma taki fajny szary kolor, bo nie jest szare wchodzące w zielony, ani szare wchodzące w niebieski, tylko jest takie szare w punkt. Ja bardzo jestem wrażliwa na te kolory szarości, bo ja w niektórych wyglądam, jakbym była tak trochę nieżywa, a w tym wyglądam dobrze, więc bardzo, bardzo je lubię. A druga rzecz to jest sweter. Taki bardzo duży cardigan. Mnóstwo osób o niego pyta. Ja zawsze go oznaczam na Instagramie, jak go nakładam, bo za każdym razem ktoś pyta, co to jest za ubranie. To jest kardigan, który nie ma zapięcia, w sensie nie ma żadnych guzików, haftek, takich rzeczy. To jest jedyna rzecz, która mi w nim przeszkadza, bo ja lubię się zapiąć. Przeważnie jak jest mi zimno, to chcę się cała tak opatulić. No ale jemu to wybaczam, że nie ma tego zapięcia, ponieważ on się tak pięknie układa, że jakby był zapięty, to myślę, że po prostu by wyglądał na mnie jak worek. A teraz nie wygląda jak worek, wygląda jak przepiękny sweter. Ma bardzo fajnie zrobione ściągacze, bo nie są duszące, w sensie nie są takie, że zostaje ślad na nadgarstku. Miałam trochę takich ubrań też w ubiegłym roku, że nie dałam rady i musiałam je oddać gdzieś dalej. Więc jest taki ściągacz, że nie wkłada człowiek rękawa do zupy, ale też jest taki, że nie przydusza. Jest niezwykle ciepły. To jest chyba mój najcieplejszy sweter, jaki posiadam. W ogóle mi się nie mechaci, nie robią się żadne kulki na nim. Nawet jak bardzo dużo się ruszam, chodzę i tak dalej, czasami tutaj pod pachą, mam także od ramienia sweter o sweter, tam gdzie ociera, tam się robią właśnie jakieś takie kulki. O ile się nie mylę, to się nazywa peeling.
jak są takie kuleczki na tkaninie. Być może się mylę, jeśli tak, to proszę poprawcie mnie w komentarzu. To ani coś takiego mi się tam nie porobiło, ani od paska, od torebki, z przodu, z tyłu, na biodrze też nie mam żadnych śladów. On ma jeszcze taki piękny, kremowy kolor. Wiem, że ciężko jest się ekscytować kremowym kolorem, ale ja naprawdę tak mam, bo gdziekolwiek nie wezmę tego swetra, to on praktycznie do każdego mojego ubrania pasuje. Jak właśnie jesienią czy zimą nosiłam powiedzmy jakiś top albo body i spódnicę, i chciałam tylko coś narzucić na grzbiet, żeby nie zamarznąć, to sięgałam najczęściej po ten sweter. Może druga rzecz, która jest w nim irytująca, jak się teraz zastanowię, to jest szerokość rękawa. Sama szerokość rękawa jest spoko dla mnie, nie mam żadnego z nią problemu. Niemniej jednak, jak ktoś ma wąskie rękawy w kurtce, to jest ciężko rękę włożyć do środka, bo jest tyle tego swetra, że on się tutaj zbiera i właśnie jak jest bardzo wąski rękaw w kurtce, to się nie mieści. O, to taka informacja ode mnie. A dalej mamy ubrania z Belle. Ja w koszulkach, w t-shirtach z tej firmy się zakochałam absolutnie. To są po prostu dobro jakościowo bawełniane koszulki. W sensie sam t-shirt nie jest jakiś taki powalający na kolana, że tam nie wiadomo, jest jakiś, nie wiem, z włókien dinozaura robiony, nie wiem, co tam jeszcze teraz jest popularne. To jest po prostu dobry, bawełniany t-shirt. Ja bym bardzo chciała, żeby one były bardziej wycięte, bo nie lubię, jak są takie właśnie koszulki mega ciasne. Głównie z tego powodu, że ja nie cierpię przeciągać przez głowę rzeczy, zwłaszcza od kiedy mam loki, to mnie to mocno irytuje. Poza tym ja mam trochę odstające uszy tu u góry, więc te wąskie koszulki zawsze mi haczą i dlatego mnie to irytuje. Te są takie, no dość wysoko są zakończone te właśnie koszulki. Postaram się tam ze dwie wam przymierzyć, żebyście mogli sobie zobaczyć. Albo jedną, bo one są wszystkie jednakowe, tylko mają inne wzory. I te wzory, czyli te hafty, które są na koszulkach, to jest to coś, co mnie powaliło na kolana. Tam są przeboskie obrazki. Są z psami, to oczywiście wiadomo było, że ja już byłam sprzedana, ale mam jedną taką koszulkę, którą noszę regularnie i wy też zawsze pytacie, skąd to jest, to właśnie z tego Belle. To jest koszulka, na której jest dziewczyna ściągająca przez głowę koszulkę z krótkim rękawem i ma widać piersi na dole. Przepiękna! Przepiękna jest ta koszulka, postaram się właśnie nagrać wam też zbliżenie tego haftu. Jedno, co mi się dzieje po dłuższym czasie, to to, i tego się spodziewałam, że te hafty zaczynają się wyginać dość mocno. Ja to piorę w 40 stopniach w pralce normalnie, wszystkie moje ubrania staram się prać w pralce, bo nie lubię prania ręcznego. Nie wydaje mi się, że tam były jakieś zalecenia, żeby te koszulki prać w pralce, więc tak właśnie robię. I nie suszę ich w suszarce, tylko suszę je normalnie na lince. Te hafty trochę się zaczynają robić takie pofałdowane. Jeśli miałabym trochę mniejszy biust i haft byłby niżej, to myślę, że on już mógłby mi haczyć o sutek, więc to tak warto zwrócić uwagę na to. Przy większym biuście to się wiadomo, wszystko trochę przesuwa, przekręca, podnosi i wtedy nie ma takiego problemu. Nie miałam tak nigdy, żeby mi jakoś super podrapało, żebym miała tutaj czerwone na klatce piersiowej, ale tak jak mówię, podejrzewam, że czym dłużej będę to prała i te hafty będą bardziej takie pokołtunione trochę, powiedzmy, będą też bardziej wystawały i mogą trochę drapać. Ale same w sobie koszulki i te hafty, no przepiękna sprawa. Tak jak mówię, super byłoby, jakby był serek, dekolt, żebym ja mogła głowę przełożyć. O, i makijaż wtedy nie zostaje. Bo jak są ciasne koszulki, jak już się człowiek umaluje, wtedy przeciąga przez głowę i nagle się okazuje, że na białej koszulce tutaj pod szyją już nie jest biała, tylko bardziej beżowa. Kupiłam też jedną bluzę i ta bluza jest tak piękna, jak nieznośna dla mnie. Ma przecudny kolor, absolutnie przecudny kolor. Też ma wspaniały haft. Bardzo, bardzo mi się podoba to, jak ona jest skrojona, bo ona świetnie dolega do ciała i sprawia, że ta góra wygląda naprawdę ładnie. Nie wygląda jak taka po prostu człowiek obciągnięty w worek, tylko naprawdę ładnie się to prezentuje i podkreśla kształty. Niemniej jednak to jest najsztywniejsza bluza, jaką ja miałam kiedykolwiek. Postaram się wam na zbliżeniu pokazać, jakie są od niej te ściągacze. One są tak twarde, że ja nie jestem w stanie podciągnąć tej bluzy tak, żeby zaciągnąć sobie ją do ramienia. Bardzo często jak mam długi rękaw, to sobie po prostu tak zakasam rękawy trochę, albo podciągam aż do łokcia. Nie ma opcji. W tej bluzie nie ma opcji, żebym nawet mam kłopot, żeby zobaczyć, która jest godzina, nie? Bo jest tak sztywna i ta tkanina się w ogóle nie rozciąga. Być może, nie wiem, aż tak przytyłam od kiedy ją kupiłam, albo się, nie wiem, sfilcowałam i w 40 stopniach w pralce, nie wiem co tam się stało, ale ona jest bardzo, bardzo sztywna. O ile dobrze pamiętam, to ja już jak ją wyjęłam z kartonu i przymierzyłam, to ona już była wtedy taka sztywna. Być może coś się zmieniło. Mocno mi się wydaje, że później nie było bardzo długo tych ubrań, potem one wróciły. Ja też trafiłam akurat na taki moment, gdzie tam jakieś były katastrofy i bardzo długo czekałam na te moje rzeczy, ale dziewczyna była bardzo
bardzo miła, bardzo postanowiłam być mega cierpliwa z tą obsługą, bo naprawdę wiedziałam, że tam jakieś się powysypywały rzeczy, czy tam coś z haftem było, by trzeba czekać i ja sobie tak na spokojnie odczekałam i było warto, bo większość z tych rzeczy naprawdę bardzo lubię. Ta bluza, tak jak mówię, no jest mega sztywna i nie przypadam, ale ten kolor jest super. Teraz sobie myślę, może jakbym wzięła, nie wiem, jakiś XL albo XXL, to ona wtedy byłaby mi taka bardziej pasująca. Nie wiem, przemyślę to jeszcze, przemyślę. I na sam koniec została taka bluzka koszulowa, można trochę powiedzieć. Ona się nie zapina, w sensie ona jest zszyta, także można ją po prostu przez głowę wciągnąć. Ja ją tak samo kocham, jak jej nie lubię, bo kocham ją dlatego, że po pierwsze uwielbiam ten kolor, taki trochę szałwiowo-zielony, taki lekko zgaszony. Bardzo mi się podoba to, jak ona jest uszyta, bo ona mi się idealnie opina w talii. Góra jest taka niemalże płynąca. Do łokcia te rękawy są bardzo luźne. I no przecudnie ona się układa. Naprawdę przecudnie. Jest fajnie zszyta na biuście też, bo jest taka, że ten dekolt jest głęboki, ale nie ma czegoś takiego, że jak weźmiesz głębszy, to już stanik wyskakuje. Nie? Naprawdę pod tym kątem bardzo mi się podoba. Nie lubię jej z tego powodu, że trzeba to prasować. My posiadamy żelazko. Nie wiem, czy działa, bo ono jeszcze w kontakcie nie było. Nie było podłączone od dawna. Nie wiem, podejrzewam, że jak je kupiliśmy, to sprawdziłam, czy działa. Jeśli już mam nosić tą bluzkę, to używam tego steamera. Pozdrawiam serdecznie Niesię. Niesia 25 kiedyś mi polecała, właściwie nam wszystkim polecała, ale dla mnie to są indywidualne, nie? Ja oglądam jej Instagram, takie, to jest do mnie, nie? Ja wiem, że to niby polecenie dla wszystkich, ale to jest do mnie indywidualne, to jest moja koleżanka. Więc ona polecała kiedyś produkty z marki Steam Master. I ja kupiłam taki steamer podróżny, bo stwierdziłam, że dużego nie chcę i poza tym nie będę nigdy tam próbować prostować więcej niż jednej rzeczy, jeśli w ogóle. To jest taki malutki, biały, ich jakiś tam zestaw właśnie podróżny. Podłącza się po prostu do kontaktu, wlewa wody demineralizowanej. On ma taką przystawkę, u góry ta woda się gotuje, z przystawki leci para i po prostu tym się w miarę prostuje te ubrania. I ja też do tej właśnie bluzki używam tego steamera. Sprawdza mi się świetnie, na tyle, na ile ja potrzebuję. Jakby ktoś był taki, że musi mieć wszystko idealnie gładkie i tak dalej, to ta bluzka wymaga żelazka, nie? Zdecydowanie. Ja ją rzadko noszę, bo właśnie trzeba ją przygotować do nałożenia, a ja jestem leniwa i nie lubię żelazka i ogólnie dbania tak o te rzeczy dodatkowo. Niemniej jednak wygląda ona przepięknie, o ile się nie mylę, były też takie w innych kolorach. Nie wiem, czy jeszcze teraz są te rzeczy dostępne, dlatego że ja je kupowałam, tak jak mówię, wiele, wiele miesięcy temu. Wydaje mi się, że to chyba jakaś na przełomie jakiejś gwiazdki było nawet, to naprawdę tak bardzo, bardzo dawno, więc jeżeli one nie są już dostępne, to przykro mi, ale nie jestem w stanie Wam tak po tygodniu już wszystkiego opowiedzieć o ubraniach. Ale mam nadzieję, że Was zachęciłam, że Wam pokazałam właśnie jakieś dwie nowe polskie marki. Może Wam się to w jakiś sposób przyda, może Wam się spodoba. Nie, powiedziałam, chyba powiedziałam, że przedstawiłam Wam dwie nowe polskie marki. Raczej one nie są nowe, raczej są nowe dla mnie, może będą nowe dla kogoś z Was. O to mi chodziło. Dobra. Jeśli Was interesują jeszcze jakieś inne polskie ubrania, podlinkujemy na dole playlistę, bo ja już nagrywam od jakiegoś czasu to. Już się nam zgromadziła całkiem dobra biblioteka tych filmów, więc może znajdziecie tam coś dla siebie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!